No, trzeba podsumować calutki sezon. No, zaprosiliśmy cały zarząd, zaprosiliśmy zawodników, swoich sponsorów, którzy nam pomagali w tym sezonie. No i będziemy się bawić, no, myślę, że do samego rana. Dla kibiców zawsze jest ciężki sezon. No, jeździ się, dużo kilometrów spędzamy w drodze, swój czas poświęcamy, no i jest dobrze. O matka, jakby to wszystko wyliczyć za granicę i to wszystko, te wyjazdy, no to około 10 tysięcy kilometrów, jak nie lepiej. Szczególne są wszystkie wyjazdy. No, zawsze jest dobrze, zawsze się fajnie kibice bawią. Kibic ma nerwy dobre i trzyma zawsze się z drużyną, na dobre i na złe. Ciężki sezon dla nas, dla zawodników też na pewno, bo to odczuli taką zmianę. Nagle lądują, gramy o 5., 6. miejsce. Gdzieś ta czołówka uciekła, no i jednej wygranej brakło w Rzeszowie. I to jest skutek, nie? Sezon to po prostu do przełknięcia, nie? Do przemyślenia parę spraw i gramy dalej, bo przecież nie płacze się od tego, nie? Nie, kibic to jest kibic. Czy drużyna wygrywa, czy przegrywa, jesteśmy z sercem, z drużyną, jesteśmy jak jedna wielka rodzina i cieszmy się z tego, co mamy, nie? Może następny rok będzie lepszy. Tak, dalej dopingujemy, tak dopingowaliśmy, albo może nawet lepiej. Halo, witam wszystkich na naszym zakończeniu sezonu. Szczególnie chciałbym podziękować klubowi Kibica za ten sezon. Jeśli mi tylko pozwolą, to mogę coś powiedzieć. Mógłbym w tym momencie zdanie kibica. Mógłbym w tym momencie dziękować wam jako kibica. Zdeprymowani, myślałem, że znów będę mógł dziękować wam za sezon, za zaangażowanie. Za to, że byliście na każdym meczu, że dopingowaliście, że przyjeżdżaliście, poświęcaliście swój prywatny czas, przyjeżdżaliście na mecze wyjazdowe, na mecze Ligi Mistrzów. Mógłbym dziękować wam za to, że w Stambule wśród kibiców stanowiliście większość, chociaż przyjechałem z nawiązaniem. Mógłbym za to wszystko dziękować, ale tak naprawdę chciałem podziękować za jedną rzecz, która bardzo mi utkwiła w tym sezonie. Parę lat wcześniej mówiono mi, że zobacz, są kibice, ale są dlatego, że zwyciężacie. Gdy przyjdą porażki, tych kibiców nie będzie. Po przegranym meczu w Rzeszowie, gdy wiedzieliśmy już, że będziemy walczyć o 5. miejsce, był taki trening przed meczem z Trefem. Na tym treningu zjawiło się prawie 300 osób. Was, kibiców. I właśnie za ten szczególny moment chciałem wam podziękować. Wtedy byliście z nami. Mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Także wam, przyjaciele, prawdziwi przyjaciele, teraz chciałbym podziękować za ten sezon. Ja w imieniu swoim, w imieniu zawodników dziękuję wam za to, że byliście z nami i w dobrych chwilach, i w złych. Rzeczywiście ten trening, na którym zjawili się kibice, to jest coś, co zostanie na dłużej w pamięci, może nawet na dłużej niż niektóre zdobywane mistrzostwa, bo to rusza serce. Z drugiej strony chciałem wam podziękować i za ten doping, kiedy graliśmy jeszcze mając szansę walczyć o najwyższy rał, ale przede wszystkim dziękuję za ten
doping w tym trudnym okresie, w tym po meczach z Resowią, bo takich rzeczy nie widzi się często. Jeszcze raz dziękuję. Być może, że mogło być lepiej, na pewno mogło być lepiej. Czasami jedna czy dwie piłki dzielą nas od tego, że jesteśmy po drugiej stronie krawędzi, ale w tym roku niestety tego szczęścia nam troszeczkę zabrakło. Natomiast jedno jest pewne, nie zabrakło nam wspaniałych kibiców. Jeszcze raz dziękujemy. W imieniu zespołu też chciałbym podziękować. To wszystko już zostało powiedziane. No ciężko cokolwiek dodać. Teksty zostały zabrane. Jeden człowiek przede drugi. Ja powiem tylko tyle, że naprawdę waszą obecność było czuć, że sądząc po tych zdjęciach, które widzimy, bawiliście się fajnie na tych trybunach. W chwilach naprawdę szczęścia i w chwilach smutku, bo ten sezon myślę, że każdy z nas spodziewał się czegoś innego. Ale najważniejsze to, że przy tych gorszych chwilach zawsze byliście z nami i zawsze nas dopingowaliście całym sercem. I za to wam przede wszystkim dziękujemy.